Witam wszystkich gorąco w moim nowym trailerze przedstawiającym nowiutki, dosłownie nowiutki, świeżutki, prywatny serwer Metina Dwójki. Trochę wyjdziemy poza stereotypy, tak jak wcześniej powstały filmy reklamujące, teraz zrobimy coś nowego. Po prostu przedstawię co i jak możecie znaleźć na moim serwerze. Dobra, więc zacznijmy od tego. Więc tak. Od razu po zalogowaniu się na swoją postać mamy questa. Po odczytaniu tego questa możemy zauważyć, że dostajemy EQ plus 8 standardowo. W EQ standardowo mieczek, budziki wiatru, zwykłe buty, no i pelerynki do expa najważniejsze. Raty ustawione są na serwerze następujące. Doświadczenie 3 razy większe niż na PL-u. Drop przedmiotów możemy zdobyć o 100% więcej niż na PL-u, czyli dwukrotnie większy. Natomiast Yangi drobią automatycznie do plecaka i mamy ich ustawionych ponad 200%, 20 razy więcej, przepraszam bardzo. Level leci w miarę szybko, wszystko da się spokojnie ogarnąć, trzeba po prostu tylko grać, poświęcić trochę czasu. Zaznaczam, nie jest to serwer na 1-2 dni, tylko na dłuższą metę, na kilka miesięcy co najmniej. Pół roku grania, ciągle odkrywając coś nowego, powinno starczyć. Jak widzimy, już na trzecim levelu mamy pierwszy dostępny quest, ale ja go tu robić nie będę. Więc zostawimy go sobie. No okej, okay. Jak zauważyliście, przelogowałem się na inną postać. Mamy dużo NPC, dużo subquestów, jak na przykład maska Majów do wydropienia mobów, pensje. Codziennie możemy przyjść i otrzymać 1 milion yang. Na sam początek jest bardzo dobry quest, nie mamy pieniędzy na poty, więc możemy je otrzymać tutaj. Możemy surowce także kupić. Mamy też drugiego NPC, gdzie są księgi ocalenia, które pomagają nam podnieść nam statystyki. Musimy wydropić potrzebne kartki. Kartki zdobywamy w trzecim mieście z mobów. 10 kartek jedna księga. Księgi dodają różne atrybuty HP, siła ataku, obrony i to na pewien określony czas. Mamy także magiczną kostkę rodem z Diablo. Możemy dzięki niej mieszać różne przedmioty i tworzyć nowe. Na przykład 25 ulepszaczy z plusem da nam zwykły ulepszacz. Cały spis mamy na forum dostępny, co i jak, gdzie, co jest wymagane. Każdy ze strażników mocy, którego możemy dostać skilla, posiada także księgi, instrukcje do kupienia, a także fryzury. Jak widzimy, są księgi. Ninja dostała nową księgę, mignęła, dowiecie się jaka, do jakiego skilla. Następnie będziemy widzieć ninja. Znowu pokazałem skill. Okej. Dobra. No i tak jak widzicie, mamy wszystkie dostępne skilla. Oraz fryzury. Jak widzicie, fryzury są tylko dla kobiet, ikonki, ale one są także, że dla płci męskiej, więc spokojnie możecie kupować. U handlarza zbrojami znajdziemy standardowe EQ z PL-a, które można było znaleźć. Serwer, tak jak jeszcze nie powiedziałem, jest typowo hardy, więc łatwo nie będzie, ciężko też nie. Jest coś pomiędzy medium a lekkim hardem. Jak widzimy, możemy kupić sztukę combo oraz sztuki wojny, ale są dosyć drogie i trzeba trochę zainwestować w to. Na początku będzie ciężko. U handlarza bronią dostaniemy tylko i wyłącznie bronię na 30 level i tylko tyle. Dosyć dużych cenach, żebyście nie rezygnowali mi tu średnich. Okej, okay. Chciałbym zaznaczyć damage i obrona przedmiotów na plus 9 jest o 30% większa niż na plus 8, więc spokojnie daje to jakiś postęp do levelowania i ulepszenia itemów, żeby mieć jak największy plus. W sklepie u handlarki, jak widzimy, brakuje tylko zmiany bonusu oraz, a właśnie, tutaj mamy kawałek kryształu, który pozwala nam pisać we wszystkich królestwach. A ja sobie przywitam wszystkich użytkowników NPC forum, żeby nie było, że ten serwer nie stał i jest podróbką, aby tematu nie zakleił. Okej, okay. Brakuje u handlarki kamieni duchowych. Kamienie duchowe możemy zdobyć dropiąc metinów. Dobrze, jeden wypada na metin, szans mamy 30-40% na metin. Natomiast, o właśnie, nowy NPC. A
mamy armię demonów w quest. Za każdego zabitego demona dostajemy 1000 yang. Tutaj mamy wielki złoty klucz wymagany do wrót piekieł. Ale to jest całkiem nowa lokacja, coś w stylu wieży demonów, tylko całkiem inny w przyszłości się pojawi. Mamy posąg, który umożliwia nam wykonywanie polowań, aby zdobywać ulepszacze. Jak widzimy, po dwa ulepszacze, dobrze pamiętam, dwa ulepszacze za jeden quest. No i teraz przenieśliśmy się na górę Sohan, aby pokazać wam, że mamy także mounty. Mounty działają, dropią w grocie V1 ze skrzynek nieznanych skrzyneczek. No tutaj, jak widać, wszystko ładnie działa. Nowy metin jest także. Mamy dużo nowych metinów. Na razie są tylko dwa dostępne. Chociaż wgrane są wszystkie, ale wszystko ze swoim czasem. Mamy także nowy wygląd konia, więc wszystko jest po prostu idealne, dopracowane. Świecenie się, jak widać, robi wrażenie. Według mnie robi wrażenie. Mam nadzieję, że według was też. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, bo to już będzie końcówka. Chciałbym jeszcze zaznaczyć wszystkim, że zmiany bonusu będą dropić z metinów w sztuce po 5, a także w trzecim mieście. Po 5 zmian bonusu na jeden wydropiony przedmiot. Można tym handlować, więc handel powinien kwitnąć. Można wszystko robić. Maksymalne statystyki postaci mamy zrobione 125 punktów. Maksymalny level 127, więc wszystko jest dopracowane i mam nadzieję, że serwer wam się spodoba, dlatego was bardzo serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że będziecie ze mną na serwerze jak najdłużej. Rekrutacja na moderatorów jest, ale na administratorów i na gierów nie ma. Oj, przepraszam, lekko przedziwiony jestem. Także zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, jeśli możecie. Potrzeba jak najwięcej widzów, a wiemy dobrze, że im więcej osób, tym lepszy serwer. Dlatego zapraszam na stronę www.lubegames.pl i zapraszam do gry. Pozdrawiam, Arima.